Ekstra. Dzień dobry. To jest twoja widownia? Moja widownia. A jakie ty robisz filmy? To ja robię takie dosyć, że one jeszcze nie są za małe, nie? Ale ona, mówię, ma, moja widownia w sensie, że za 10 lat to będzie moja widownia. Aha, będą będą nastolatkami Nemo. Czyli rzucasz ziarno, tak? Które może, ci kiedyś nasienie, tak? Można powiedzieć, aha. Tak. Bo dobrze, powiedz mi teraz tak, bo słyszałem, że jesteś w jury. Tak. Jesteś w jury festiwalu... Mogę dmuchać w obiekty? Jesteś w jury kina niezależnego. Tak. Widziałeś już pewnie jakieś filmy, widziałem, prawda? Widziałem. Jak oceniasz poziom tych filmów? Tylko widziałem te studenckie, bo jestem też w studenckim. Bo jestem w studenckim i w niezależnym. Niezależnych jeszcze nie widziałem. Aha. Ale po tych studenckich możesz już coś ciekawego powiedzieć? Tak. Jak uważasz, że kondycja polskiego kina jest okej, czy...? Jesteśmy w dobrych rękach, naprawdę. Polskie kino w dobrych rękach. Będzie się rozwijać? O, bardzo. Tak? Pozytywnie? No, strasznie pozytywnie. Powiem tak? Ci, że... Myślisz, że niedługo wejdą prawdziwe efekty komputerowe już na ekrany polskich filmów? Nie. To jest tradycyjne studenckie kino, tam nie ma efektów komputerowych. To jest, my jesteśmy mentalni w latach 80., nie? Aha. Nasi studenci są w latach 80. Jak ktoś zrobi film studencki, czy tam jest ujęcia z komórki, to już jest nowoczesne i to już są lata 90., nie? Aha. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że oni mają takie fantastyczne, szkolne podejście do robienia filmów, nie? Uh-huh. I ten profesor, który świetność swoją miał w latach 70., on im mówi, jak robić filmy. Ale powiedz mi, czy to są filmy oparte na fabule, czy to są filmy a la dokument? Miałem wrażenie, jak oglądałem te filmy, że one są oparte o nic. O nic. Aha, tak. Czyli takie frywolne filmy. To są fiutki, wprawki, tak? Operatorskie raczej. Operatorskie nawet? Bardziej, nie? Bo zdjęcia ładne. Czyli nawet nie reżyserskie. Ale powiem ci, że tak z 2-3 tytuły naprawdę niezłe. Skończyła mi się taśma, ale możemy jeszcze sobie porozmawiać, bo mamy jeszcze drugą taśmę tutaj. Tutaj droższa jest, nie? Tutaj jest troszeczkę droższa, ale... To jest na dyski. Słuchajcie, dobrze? To nie? No lepiej by było, ale nie mogę go... Proszę. No dobrze, Bodo, to troszeczkę sobie pożartowaliśmy. Tak. A teraz, ponieważ znajdujemy się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, wiesz którym? 33. To chciałbym może teraz, abyśmy się troszeczkę cofnęli wstecz i pomyśleli o tym, żebyś ty powiedział, co się tobie w polskim kinie w ciągu ostatnich lat podobało najbardziej. Daj mi pomyśleć. Proszę bardzo. Masz... To te, chodzi ci o filmy? Tak, głównie. To podobało mi się taki film Wesele Smarzowskiego. Tak, ale to chcesz mówić konkretnie o filmach, czy chcesz powiedzieć na przykład o czymś... O zjawiskach? Że tych filmów powstaje coraz więcej mi się podoba. Mhm. Powstaje bardzo dużo filmów, znaczy coraz więcej, może nie bardzo dużo, bo to jeszcze nie jest taka idealna opcja, ale ich będzie coraz więcej i wśród tych, tej masy filmów jest czasem, pojawia się kilka dobrych. I to zawsze tak jest, że jest kilka beznadziejnych, bardzo dużo średnich i kilka bardzo dobrych. I bardzo mi się podoba, że w latach 90. był duży kryzys polskiego kina. Tak, nawet tak. Chyba dwa razy blisko siebie na festiwalach gdyńskich nie przyznano Nagrody Głównej. Tak. Była zapaść, a teraz już wychodzimy z tej zapaści i myślę, że w dobrym kierunku idzie to wszystko. Dobrze, powiedz mi, czy młody twórca, taki jak ja, czy ty, no powiedzmy młody w sensie takim, że nie mamy jeszcze takiej profesjonalnej fabuły na swoim koncie, czy uważasz, że może liczyć na wsparcie jakiejś, nie wiem, instytucji albo, nie wiem, finansjery, żeby wspomóc polskie kino i że dzięki ich pomocy stworzy jakiś obraz, który przejdzie do historii, czy uważasz, że takiego wsparcia nie ma? Wszystko przychodzi do historii. No. Myślę, że musi młody człowiek i starszy człowiek liczyć na wsparcie instytucji, bo jeżeli chce zrobić duży film profesjonalnie za dużą bańkę, no to tutaj takiej bańki nie zdobędzie bez pomocy instytucji filmowych albo ruskiej mafii, no ale jesteśmy jednak takimi ludźmi, którzy raczej legalnie chcieliby robić karierę. Te instytucje są tutaj obecne na festiwalu? Te instytucje organizują ten festiwal. Mhm. Bo wiesz, na przykład Telewizja Polska, PiS, to są firmy, które dają pieniądze wybranym póki co ludziom na filmy. No. Ale trzeba się mocno, trzeba być widocznym i cały czas pukać do ich drzwi. Pukać. Oni ci tam wyproszą, później ty oknem, kominem. W każdym razie film to jest sztuka dla ludzi upartych, konsekwentnych i ambitnych. I pomysłowych. Jak jeszcze masz dobre pomysły i talent, no to robisz karierę światową. Ale bardzo wiele miernot, które mają te cechy, są uparci, konsekwentni i osiągają swój cel i robią filmy. Ja mam nadzieję, że oprócz tego, że jestem uparty i ambitny, to jeszcze mam pomysły, mam nadzieję, dobre. I ty też masz dobre pomysły, bo widziałem twój film. Ja również twój film o Walczaku. Widziałem. No to sobie tak teraz słodko popędziliśmy.
Bodo, a powiedz mi jeszcze taką rzecz. Czy widziałeś już filmy, które mają być puszczane w Festiwalu Kina Niezależnego? Niektóre widziałem, bo ja byłem z racji z tego, że robię filmy i czasem jestem jurorem, to się rzeczy oglądam je. Muszę je oglądać, więc wiele tytułów się powtarza tutaj, więc ja już widziałem, więc mam jakiś obraz na temat konkursu. Masz już jakiegoś faworyta? Mam, ale nie mogę go zdradzić. Nie możesz zdradzić, oczywiście. Ale... No, o tym nie gadajmy, bo to... Dobrze. Poszła. No dobrze, a powiedz mi, Bodo, co dobrego widzisz w polskim kinie? No, dużo jest fajnej, czasem takiej... muzyka jest dobra, czasem ładne aktorki. Zdjęcia dobre. Historie, dobre historie opowiadają dobre. Ja też był taki, mam kino ulubione i tam mi się podobają też fotele, ale to chyba nie o to pytasz. A w polskim kinie w sensie jako miejsce, tak? Że jako budynek, o tym myślałeś? Nie, tak nawiązałem pod koniec do tego. Dużo rzeczy dobrych widzę w polskim kinie. Dobra. Ja w ogóle, tak naprawdę, lubię polskie kino. Bo tak się nabijają wszyscy, nie? Wszyscy jadą po festiwalu w Gdyni i ci ludzie, którzy jadą najbardziej po festiwalu w Gdyni, są tutaj co roku. Czyli można powiedzieć, że jak masz wolny wieczór i masz do wyboru jakiś film, to amerykański i polski, to wybieram amerykański akurat, ale... Ale lubisz polski. Ale lubię polskie kino. Mhm. Czyli lubisz po prostu jak film... Jak nie, polski wybieram film polski jest... film. Nie lubię amerykańskiego polski. Kina. Bo jest sztuczne, nieprawdziwe, mija się z prawdą, jest wypasione, ale nieprawdziwe. A u nas przez to, że jesteśmy Europejczykami i nie mamy jeszcze tak zblazowanych mózgów, to jest więcej prawdy w tym kinie. A nie uważasz, że jest czasami troszeczkę za smutne te nasze polskie kino? No to mi się najbardziej, bo się pytałeś, co mi się podoba w polskim kinie. No tak, przepraszam. A co mi się nie podoba, że my jesteśmy jednak tam jak to się mówi? Martyrologia? Martyrologiczny. Martyrologiczny, po prostu cały czas jazda, że nas mordują wszędzie. Albo bohaterka, jest jedna, taki film, że nie ma nóg, ktoś nie ma pracy. Cały czas braki są, że nie ma filmów tak jak mają Skandynawowie czy Czesi, też o jakichś nieszczęściach, ale wszystko jest przez pryzmat wesołości jakiejś ironii. A u nas wszystko na poważkę, bezrobocie na Śląsku, ojciec pije, matka bije. Smutny naród. I to mi się nie podoba. To ci się nie podoba. No dobrze, no to w takim razie jeszcze tylko na koniec, czego byś sobie życzył na przyszłość, jeżeli chodzi o polskie filmy? Co bym życzył? Żyć tak, że tutaj jest 2008, nie? I tu będzie jakaś ta. Tu będzie 2009, jakaś będzie też taka skrzyneczka. Ja sobie życzę, żeby tutaj była moja. Fabuła. Fabułka. Tutaj albo tutaj. No bo tutaj już nie dam rady, nie? Bo to wiesz, zanim się znajdzie producenta, zanim się zrobi dobry film, to nie. Ale tutaj myślę, spokojnie mógłbym. Tego sobie życzę. Życzę ci tego. A tobie życzę, żebyś tutaj. Dobra. Czyli to będzie 2024? Ale wiesz, zawsze coś, nie? No to czekaj, ja sobie tu wydepczę. Wydepcz sobie, no, a ja tu będę deptał. Dobra. To słuchaj, to trzymaj się. Dzięki. Na razie, bardzo miło było poznać. Dziękuję. Wzajemnie. Dobry design.